Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie. Zbliżamy się do uroczystości Bożego Narodzenia, do momentu, kiedy mamy przypomnieć sobie wydarzenia, które się działy 2000 lat temu, do zatrzymania się nad Betlejem i do tego, żebyśmy na nowo weszli do Betlejem. Aby to było możliwe, Bóg podejmuje różne działania, aby nas zatrzymać. Aby nas zatrzymać na świętach, na miłosierdziu Bożym. Po to jest spowiedź, po to patrzymy na świecidełka różne, idziemy na roraty, żeby nas zatrzymać bardzo konkretnie na Betlejem, że Bóg się może narodzić na nowo w naszej rodzinie i w naszym domu. To się dokonuje. Zatrzymanie nas nie jest łatwe. Czasami pędzimy w taki sposób, albo tak żyjemy, że żeby się zatrzymać chociaż na chwilkę, to potrzeba prawie że cudu, żeby spojrzeć na Betlejem, żeby wejść tam ponownie, potrzeba coś z nami zrobić. I wtedy Bóg ma różne swoje sposoby, aby się dokopać do naszego serca. Robi to przez inne osoby, przez modlitwę, a czasem przez jakieś trudne wydarzenia, które są dookoła nas. Ktoś nam powie jakieś trudne słowo, ktoś nam na chwilę coś tak zareaguje niewłaściwie i nas to zatrzyma. I wtedy dopiero klękamy, wtedy dopiero do Pana Boga, myślami do Niego. Nie musimy iść wcale w kierunku grzechu, że potrzebujemy zatrzymania. W takiej sytuacji był Józef. Był w bardzo trudnej sytuacji. Maryja wróciła od Elżbiety i okazało się, że jest w ciąży, że jest brzemienna. I teraz co zrobić? Mąż jej, czyli Józef, który był człowiekiem prawym, szukał rozwiązania. Rozwiązania w tej bardzo trudnej sytuacji, gdzie kocha Maryję, nie chce jej ukamienowania, a jednocześnie chce, żeby zachowała dobre imię. I zaczyna szukać rozwiązań, dopytywać i szuka jakiegoś rozwiązania, które będzie jakieś salomonowe w całej tej sytuacji. To jest nasze życie. Mamy takie trudne momenty, w których coś się dzieje z dzieckiem, w małżeństwie i szukamy rozwiązań. Pytamy Boga, pytamy innych, co zrobić. Chcemy w tym wszystkim, żeby nie pogłębiać sporu, żeby było jak najmniej zniszczeń, bo i tak już coś zostało zniszczone. Każdy może sobie teraz spojrzeć na jakąś sytuację ze swojego życia, w której ja też mogę teraz myślę o konkretnej z ostatniego czasu. Ale mamy takie momenty, że jakieś okoliczności, coś się dzieje i teraz jak z tego wyjść? Jak wyjść z twarzą? Jak uratować, co się da uratować? I obmyślamy swój plan. Dobry plan. Nie ma w nim grzechu, nie ma w tym planie
jakiegoś nastawienia, tylko po prostu szukamy. I Józef jest w takim momencie i ten moment, w którym się znalazł, w myśleniu po swojemu, Pan Bóg pokazuje, że ma inną drogę, dużo prostszą. Po prostu przyjmij Maryję. Weź ją taką, jaka teraz jest. Bez tych wszystkich rzeczy zewnętrznych, jaka to, czy to będzie zniesławienie, czy niezesławienie, czy sobie pomyślą, a pomyślą sobie. Bo bardzo konkretnie zaślubiny już z brzemienną oznaczają konkretne grzechy, tak przynajmniej na zewnątrz. I żeby Józef mógł to przyjąć, Bóg interweniuje podczas snu. Bóg mówi podczas snu, do nas też. Mówi na różne sposoby. O tym zaraz powiem. I dopiero ta ingerencja Boża, której zaufał święty Józef, przekierowuje zupełnie jego życie, że robi po prostu tak, jak mówi Bóg. Co nie do końca jest wygodne. Zobaczcie, że ja mam takie doświadczenie, że Bóg mnie w różnych momentach albo zatrzymuje, albo inspiruje, bo to jest takie podwójne działanie. Albo inspiruje, żeby coś podjąć, w czym jestem opieszały, albo zatrzymuje, żeby w coś nie wchodzić, bo będzie grzech, albo nie będzie w tym woli Bożej. I to się dzieje na różne sposoby. Czasem to jest owoc modlitwy, tak zupełnie na spokojnie, że się pomodlę i coś zrobię. Ale bardzo często to jest, że ktoś akurat w tym momencie dzwoni. W tym momencie, kiedy jestem do czegoś kuszony, do jakiejś reakcji i to zmienia zupełnie temat w mojej głowie. Albo innym razem zatrzymuję, że akurat coś usłyszałem albo coś obejrzałem i to zmienia moje myślenie, że gdzie indziej kieruje moje zaangażowanie. Czasem bywa tak, przynajmniej tak ja mam, że spotykam kogoś albo jest jakaś modlitwa i kogoś, kogo tak traktuję, że tej osoby to ja wolę nie słuchać. Czyli przychodzi przez taką osobę z mojej strony tak troszeczkę ignorowaną, z różnych powodów. Bo coś tam się kiedyś wydarzyło, bo raz, drugi usłyszałem coś głupiego z jej ust, czy z jego ust. I wtedy to jest dziwne, że takimi osobami Pan Bóg się posługuje, żebym usłyszał Jego słowo. To jest dla mnie zawsze zadziwiające. Wolałbym, żeby wybierał takie osoby, którym ufam. Te osoby, którym ufam, też nimi się posługuje. Ale w takich momentach, jak trzeba tak konkretnie przesunąć, często wybiera te narzędzia swoje, te osoby, które są takie, nie posłuchałbym ich normalnie. Ale w tym kontekście, w tej sytuacji, chce mi coś powiedzieć tak, żebym spokorniał, pochylił głowę. Pan Bóg ma swoje różne metody, żeby mówić do serca. Czasem ktoś przychodzi i pyta, miałem taki sen, ojcze, co mam zrobić? A co zrobiłeś? No, przedzwoniłam do mamy, bo mi się śniła. Dobrze. I teraz my nie musimy znać wszystkich rozwiązań. I nie wiesz, jak bardzo mama czekała na ten telefon. Czasem to tylko o to chodzi. Że zadzwonisz do kogoś, kto ci się śnił, albo pomodlisz się za niego i przyszedł jakiś pokój. Przez taką decyzję, przez inspirację, którą mamy w sercu. Zobaczmy, że Bóg tak działa. Tak działa w Piśmie Świętym, a dodatkowo Józefa przygotowuje do tego, nie tylko tutaj, że przyjmuje Maryję, ale Józefa przygotowuje do tego, żeby się uczył rozpoznawać głos Boży podczas snu. Bo później w Betlejem, gdy po raz drugi przychodzi podczas snu, to trzeba było uciekać tej nocy. Nie było już miejsca na rozważanie, tylko zaufać temu, tak, Bóg do mnie mówi w ten sposób. A skoro mówi, już raz mu powiedział, to tutaj chcę zaufać, że to jest Słowo Boże.
Do wielu z nas Bóg mówi przez spowiedź. Do bardzo wielu z nas. W ten sposób, że zatrzymuje nas w czymś i my to widzimy, że przez łaskę spowiedzi, przez słowo Boga do nas w spowiedzi stajemy się, że idziemy w innym kierunku. Nowymi ludźmi. I podobnie bądźmy teraz w tym tygodniu czujni. Cały Adwent ma być takim czekaniem, ale byciem czujnym, ale bądźmy czujni, co Bóg z nami robi, żebyśmy zmieścili się w Betlejem. Żebyśmy dotknęli Betlejem Bożego Narodzenia. A będzie nas zatrzymywał na różne sposoby. Życzeniami, tym, że coś nam nie wyjdzie, tym, że coś wyjdzie szybciej, że postawi nam jakąś osobę, z którą dawno nie rozmawialiśmy. A życzenia są zawsze okazją. Można napisać każdemu życzenie i się nie obrazi. Nawet jak ktoś, z kim nie rozmawiamy już bardzo długi czas, życzenia są życzeniami. Dopóki nas nie zablokował w telefonie, to SMS dojdzie. I być może warto z tego skorzystać. Ale Bóg, który się upomina i będzie się upominał, bo chce, żeby każdy z nas przeżył Boże Narodzenie. A może to jest, że raz wstaniemy na roraty. Chociaż raz. A może, że wrócimy do postanowień. A może, że z kimś porozmawiamy o czymś ważnym. Ja nie wiem, jakie macie życie i z czym się konkretnie dzisiaj zmagamy w naszych trudnościach, ale Bóg chce, żebyśmy doszli do Betlejem. Tak jak chce u Józefa, żeby z Maryją doszedł do Betlejem i tak go prowadzi, tak podobnie i każdy z nas jest prowadzony, żeby dojść do Betlejem. Czy to przez sen, czy przez modlitwę, skojarzenia, osoby, telefon, informacje różne. Bądźmy czujni, aby za tym głosem Bożym iść. Ostatnia niedziela Adwentu ma nas w tym kierunku jeszcze bardziej poprowadzić. Idziemy w kierunku Betlejem, a Bóg mówi, żebyśmy tam mogli dojść. Albo przez sen, jak do Józefa, albo na różne inne sposoby. Amen.